Elo, elo! Kolejny odcinek z gry Payday 2! Ze mną jest Wieszak, Robuch i Tominator, a dzisiaj zrobimy sobie finał chińskiej kampanii Shaiu Pan Gur! Czyli generalnie oprócz tego będziemy robić to na głośno, mimo że misję można zrobić na cicho, zrobimy na cicho innym razem. Robimy dwa osiągnięcia związane z misją na głośno, czyli generalnie tutaj jest podczas kontraktu Pan Gur zabij Yufu Wanga samymi otoczami ognia i ukradnie jego maskę grając w ekipie, w której każdy członek ma na sobie dowolny wariant stroju smocza bomberka. Mamy to, to nie ma problemu, oraz to, krasnel zielone, niekradzione. Podczas kontraktu Pan Gur znajdź kogoś, kto potrzebuje podwózki i zabierz go ze sobą helikopterem grając na głośno, co najmniej na poziomie trudności. Dobra. Będziemy robić te dwa osiągnięcia, tutaj moi przyjaciele mi wyjaśnią, o co dokładnie w nich chodzi. No i odpalaj. Ogólnie fabuła jest bardzo prosta, Vlad w końcu chce się zemścić za swoje porwanie i tak dalej. I, no i po prostu Pan Gur, szefa, no dobra Chopy, bossa mafii. No dobra Chopy, słuchać uważnie. Przed nami spory skok, musimy pozbyć się Yufu Wanga, ten kak chowa się na samej górze budynku, więc dotarcie do niego nie będzie łatwe. Ale nic się nie bójcie, przyjaciele. Po drodze znajdziemy sporo skrytek do ograbienia. Wszystkie znaleźne łupy są wasze, więc biedni stamtąd nie wyjdziecie. Shaiu zapewniła nam wtykę, który umieści dla nas narzędzia i inny sprzęt, ale nie jest w stanie dać nam dostępu do windy do penthouse'u. Monitoruje ją strażnik z zewnątrz i nie da się jej schakować, by pojechała na najwyższe piętro. Będziecie musieli podpiąć wyciągi linowe i wjechać nimi na górę. Sus, P.O. i debat. No dobra. No to co? Przygotujcie wszystko. Dobra, ja kupuję rzeczy przydatne. Nie skradzę, żeby Magda rozszerzał dysku twarde. O, fajny nawet. Najemnicy. To nacina ten, w termit, kluczyki do samochodu, wyciągi do orby. To potrzebujemy tego? Ty już to kupiłeś wszystko? Termitu nie bierzemy, bo nie. Samochodem jest bardziej efektownie. Nie gramy Death Sentence'ów nawet, no to gdybyśmy grali Death Sentence'ów... Termit, no to wiesz, przepalasz drzwi, no i no nudy. Tak. A co wziąłeś w sumie w planowaniu? Zobaczysz. Wziąłem, żeby lokalizację kluczyków mieć. No, no. A, no dobra. I tam no krótsze hakowanie, coś takiego. Dobra, ale... dawaj. Overclock komputera zimny ma. Zaczynamy poziom rozwałka! O bogowie, ale będzie wałka. No. Ale będzie rozwałka. Dobra. Ogólnie w tym mieszkaniu mieszka... jakiś... A wejdę. Boss mafii. Mafia boss. Mafia boss. Pamiętajesz, że można na zewnątrz się otwierać samochody? Bagażniki samochodu, do jednego samochodu? I nic w nim nie było, tylko to, że... no dobra, znajdź windę. Co to jest za ekspres do kawy? No, musimy zhakać komputer, nie wiem po co w sumie. Po prostu ochronę hakujemy. Czyli instaluję im Paydaya 2, ustawiam go na najwyższej i to się im wszystko skasuje. O kurde, rzuciłem, a nieważne. Nie no, wiesz, jak oni, jak jest alarm, to tam się, wiesz, zamknęły windy, nie? Dobra, jak coś, to proszę, nie. Tutaj ja tu jestem ten, znaleźliście windy i co? Znajdźcie i skakujcie, żebym mógł przełamać bariery systemowe, bo ich bo jeszcze przerwie hakowanie. No, możesz sobie to skrzynkę zhakować, jak też, ale zaraz chodź za nami. Dobra, dajcie mi chwilę, skakuję sobie skrzyneczkę. Zaprowadzę cię do garażu, fajne miejsce. A to ja drugą skrzynkę hakuję w takim razie. A, tu jest ciekawe. A, skrywałeś już. Chodź. A, to jest, no, ale pokaż, wiesz, jak chcesz mi pokazać ciekawego tutaj. Musimy znaleźć teraz gnoma, on będzie w którymś samochodzie. Dobra, gnomiksa, otwieraj, chyba albo ja otworzę. Światła mrugały przy nim. Pamiętam. Tak, patrz, tu jest gnom. No i mamy go! Musimy go zabrać. Ja był! Zabrać go ze sobą, tak? Dobra, to ja chcę go gdzieś... Białe wany, w których są łomy i łom jest, który mu się chyba przyda potem. Dobra, to wiesz co, ja go tutaj na razie sobie położę, tą torbę, kurde, do torby go tylko ładowałem. Nie zapomnimy jej potem, co nie? Nie, no czemu mieliśmy zapomnieć o torbie? Tutaj go zostawiasz, no dobra. No, zostawiłem przy obrońce, gdzie mamy bronić systemów. O, łom znalazłem, dawaj ten łom. O nie, zepsuli nas na górze. Wyłączyli instalowanie Paydaya 2, nie. No i widzicie co, nie pilnowaliście i popsuli coś. No, bo jakby zatrzymali instalowanie Paydaya 2 po prostu. Pomyśl ktoś, bo mnie... Idę. Dobra, zaraz się uratujemy, Tomeczku.
Już się o to nie martw, byczko. Dobra. Hakuję system X. Ale wszystkich jaram, ohoho. Palę się do roboty, normalnie. My kurwa, przeładowanie taktyczne. Płonąć. Ile tam zostało? 50 sekund, no dobra. Ja tutaj drzwi otworzę, bo pewnie będzie trzeba tu wejść. Przeładowanie! Ej, tu cywil jakiś jest, co ty to robisz, cywilku? Nie, jest, ja tu mieszkam. Biega sobie jak Gaugan. Teraz nie masz mopa, do którego możesz uciec, co? Haha! Przeładowanie! No tak. A bo Bloody, ty nie wiesz, ale na tej mapie poprzedniej, co graliśmy, to tam jest takie miejsce w kibelku. Taka wiadro z mopem czy coś w tym stylu i tam cywile wszyscy z mapy zbiegają i się despawnują. Ja tak? Pominę fakt tego, że ja sobie udawałem po prostu wtedy cywila, udawałem sobie cywila, bo na tej mapie jest bug, że masz tam wejście, że wchodzisz bez... To nie jest bug. No to feature, tak. No. Słyszałem o tym legendy, ale... Masz tam coś takiego, że jak weźmiesz ciche wejście, to wchodzisz... Wezwij windem, dobra, ja się tym zajmę. Totalnie bez swojego... Swoich narzędzi, broni. Dobra, chyba krasnala zabieramy, co nie? Dobra, gdzie jest ta winda? No, na górze musi przyjechać i... A, tutaj. Gdzie otworzyć ten? A, i musimy jeszcze skrzynkę przeprowadzić. Tak, bo my jakby nie wchodzimy tak do windy normalnie, bo by nas zatrzasnęli w środku. I musimy tak, wiesz... Tak specjalnie wejść? No. A wy podstępnicy. Kurwa, jak to tam wbiliście w ogóle? Jeśli otworzymy szyb windy i będziemy na linach wjeżdżać. Coś takiego. Wejdź do szybu windy. A ty masz łom, okej. Okay. Znalazłem łom. Masz krasnala? Gdzie ty jesteś? Tak, no, mam krasnala przy sobie. Niech się gnoma. Chodźmy do windy. Daddy. No już idę, sekundka. Już do was biegnę, mam gnoma, musicie zaczekać na mnie chwilę. Normalny człowiek by wjechał windą normalnie, ale że my jesteśmy gigaczadami. Znaczy, nie chcesz, że nam, nie wiem, zatrzymali nam tą windę, kiedy jedziemy ten, jakby... Co się stało? A, Bloody został. Ej, dziwne. A, dobra, już jadę, zaczekajcie chwilę na mnie. Już pędzę! Ciekawe, czy da się spaść. Nie, da się chyba. Chyba z bugiem. Kiedyś się dało spaść, przez to się gra psuła. Bo Payday jest naprawdę świetną grą, pozdrawiam. No, jak tak, Tomek, to był chodzimy. Musisz trochę ślubki odkręcić, Tomku, dobra. Zestartuj, wezwij windę. Czemu jeszcze ale windę? Ale ładne te apartamenty, powiem wam. Czemu musimy jeszcze raz windę wezwać, co się stało? Nie na te piętro? Nie, zobacz. Zobaczysz. Teraz roboch otworzy drzwi. Wejście na aparentu jest zablokowane, włącz generator zapasowy, wezwij windę, no dobra. Masz generator, ciągniesz to. Siema. I obok tego jest taka, i obok tego, kurde. Pociągnij się. Dawaj, włącz się. No. Bloody, bierz kabel. Jaki kabel? Znaczy tutaj jest kabel, musisz to wysiąść. Widziałem. Teraz musimy, wezwiemy windę. Z powrotem. Odsiedź. Musimy chwilę poczekać, aż ona przyjedzie. Będziemy się bawili zaraz. Powiem ci, Bloody, tak. Jesteśmy tak giga mądrzy, że weźmiemy windę i windą otworzymy drzwi. Co? No normalnie. Za pomocą liny i windy. To jest popierdolone, wiem o tym. Ale skuteczne. No dobra, skoro tak mówisz. A, te drzwi nie wyglądają jakieś specjalnie grube. No, nie są. Ale... Ale tak wyjdzie. Dobra, następuje zwolnienie blokady. Czy coś. Otwórz drzwi apartamentu. Dawaj, blade uszu. Słuchaj się, ja to zamontuję. Podłącz kabel do windy, dobra, montuję to. A, bo tu musimy się dostać. Jak to jest genialne. Czekaj. Już. Poczekajcie. Nie mogę spalić, nie działa. Pociągnęło mnie drzwiami, ją. Ej, musimy z nim boss chyba walczyć, ten boss, tak? Nie, jeszcze nie. Bloody, chodź tutaj, mam coś dla ciebie. Ej, bo wiecie, kiedy musimy tych miotaczy ognia użyć, co nie? Ikonka uderz. Mogę zmienić.
Ej, to teraz miotacz ognia, czy jeszcze nie? Dopiero na dachach wyjdziemy. A to później, później. To mówcie kiedy, żebyśmy nie przespali tego. Wladi, nie pominiesz go, zapewniam cię. Ale chodzi o to, żebyśmy, nie wiesz... Jak powiem tak, będziemy wchodzić na dach, to wyjmiesz po prostu miotacz ognia. A, na dachu to będzie. No. Teraz musisz szukać za regałami, z półką... Ty znajdujesz się w serwerze ukrytej w apartamencie. Szukaj obiektu, za którym mogły być drzwi. Ja już to chyba mam nawet, więc... Byś to mnie poszedł. Bo chyba się tak... Chyba widzę nawet. Podejdź do mnie i to powinno być... A dobra, szukajcie też Kikarda, nie? Tylko poczekaj, nie wiem jak tam do ciebie pójść, gdzie ty tam jesteś? Nieważne, tutaj, dobra. Nieważne, skłamałem. A nie masz Prawie tego, tak? Nie ma tego. A ja w ogóle mam krasnala cały czas, kurde, nie wiem... Może nie, no złapał mnie, skoczył. Od tej się, czy muszę tam iść? No chyba właśnie nie. Dobra, to idę tam. Ej, się mnie złapał, bo... A, mam Kikarda. Cywil obok. Wiesz co z nim zrobię robił? O nie. A jak coś ze strzele, Krastal tutaj leży, pamiętajcie o nim. Tu tam leży? Krastal. A, no to ważne, ważne. No. Nie widujecie sobie, to nie ma po co. Ja po co nie ma po co. Mam Kikarda, gdzie go trzeba użyć? No dobra, wezmę to na wszelki wypadek. Boję się. Znalazłem, mam. A, tutaj! Dobra, tworzysz to szybko, czy musisz zamontować to gówno? Ja trzeba zamontować. Dorobok nie zamontuję, mam ulepszonego. No, rzeczywiście. Dalej masz, dobra. A, nikt C4 nie wziął. Aha. No, nikt nie pomyślał w sumie. Mógłbym pomyśleć, bo już widać za narem, ale No, w sumie mogłem pomyśleć, żeby wziąć. Znaczy, wiesz, ja mam... Ale zapomniałem. Ja mam buildy z C4. No, nieźle, miałeś jedno zadanie. Patrzę nie na to, no, nie potrzeba bić, wiesz, jak wystarczyłoby jedno z... Znaczy, ja mam builda, w którym ja się, wiesz, z czwórkami ogólnie po prostu zerkuję i mam też jej charge przy okazji, przez to. Więc zbijam HP ze czwórkami po prostu, na narze. Tutaj będziemy paczki mi wynosić. To możesz chyba gnoma to dać. Nie, gnoma do helikoptera, mam do helikoptera już. A, dobra. Z nami na ucieczkę. Okej. Okay. Ale mam z nim skoczyć, czy go dać? Wyrzucić go będziesz. Do helikoptera, to nie tu. Nie tu! Nie dałem go tu, spokojnie. A co, do czego to jest w ogóle? To jest do paczek w ogóle. Po prostu. Kanapka! O, kurde. Tutaj Tomek, chodź. Tutaj złoto. Ej, w ogóle chodźcie tutaj do mnie, to wyniesiemy złoto. Idę. Nowy lucik, zawsze w cenie, jak to się mówi. Znaczy, pierwsze złoto jest wymagane. 4 złota, więc... A? 4 złote? No tak, 4 złote jest wymagane. No 4 złote są wymagane na początku tego. Gada się. No a co ty myślałeś, że nie? Robuszku? Oczywiście, że są wymagane. Co ty, tak bez hajsu masz chcesz stąd wyjść? Tak pachnie 100 złotych. No. Tu zbiegł. Jebany. I jest jeszcze druga taka skrytka też. Ale to dopiero po bossie. Drugiego Kikarda ma ten właśnie boss, którego trzeba pokonać. Więc to za chwilę. O, dobra, ale musimy czekać, jak się otworzą drzwiczki, więc trochę to zajmie. Ale brońcie tutaj sypialnia, tego nie? miejsca! 40 sekund! O, jak się palą! Pieczony policjant. Mój ulubiony. Dobra, naprawiam. Mój ulubiony. Siema, Dendaliones. A, Paydayka sobie na chwileczku gram. Więc elegancko ten Dendaliones, co nie? Chillera, utopia ogólnie. Kurwa, jest spyte. Robimy teraz mały napadik, czekamy jak się skakuje. Mamy na dosyć niskim poziomie trudności, więc jest dosyć łatwo. Ale po prostu, dobijamy ale pierwszy raz sobie tą misję. No i dobijamy parę osiągnięć też. Pada, brać, mogę robić cosplay czerwonego łucznika na żywo. Ej, faktycznie są jacyś nowi wrogowie, a tych na przykład tych dziwnych takich, ten nie widziałem. Marszale są nie marszale, tych takich dziwnych starczą. Marszal shieldy. To są marszal shieldy, no. Dobra, jak marszale są bezużyteczni jak cholera, to oni są po prostu denerwujący. Dobra, chodźcie wszyscy na środek penthouse'u, czy jak. Dobra, już zaczekaj chwilę. Ej, a co było tutaj w tej komorze? Dysk był? Tak, dysk. Sterownia, dysk. Dobra. I co zrobiłeś z tym dyskiem? Czekaj na Bladiego, bo... Będzie złościł. Dobra, dawaj, odpalaj to, albo ja to odpalę. Tak, to jest jeden klik. Obracamy samochód. Piękny samochód w sumie, nie?
Chodź, Bloody, czekaj, gdzie są klucze w ogóle? O, tutaj, chodź, sobie klucze weźmiesz. A co się dzieje z autem? Ja chcę zobaczyć. Obraca się na razie. Tutaj, spokojnie. Bloody, do mnie chodź, nie do gdzie jest paka. Ten? Gdzie jest do mnie? Do Robucha. A, tutaj, no pokaż, sam masz. Zostawiłem kluczyki. Do twojego nowego, fajnie. Do twojego nowego samochodu. A co nie wiedziałeś, że tutaj są? Położył no bo je kupiłem w favorach, żeby tu były. Bo normalnie one są w sejfie takim, tym, co Tomek odpilował. Klucze do... Kanapka była? Klucze do Passata. Dobra, czekamy, czekamy. I co, mogę sterować tym samochodem? Najpierw musimy go napełnić. Przygotuj i zatankuj. Ty zatankuj, ja podniosę. Benzynkę wlej, no. Od tyłu masz blok. Przytrzymaj, by wylać benzynę? No dobra, a, bo to od tyłu się wlewa, dobra. Ja bym ją wypił, ale... Nie, no trzeba ten. Ale no, benzyna dobra. I jakby wiesz, benzyna i plastikowy materiał wybuchowy jest naprawdę dobry posiłek. Ulubiony. No. Dlatego gram Counterfeiter, że tam, wiesz, wyjadać te materiały na ścianach to są. No i co, można odpalić to auto? Czekaj chwilę, o. Uruchomię, gdy osiągniecie odpowiednią obrotę, opuścimy go. Dobra, ja się tym zajmę. Dobra, uruchamiam teraz... samochodzik. A, ale będzie zaraz wjazd. No i teraz ale będzie wjazd na chatę. Dawaj, dobra. Zabieraj ten. Dobra, myk z drogi! Ale Tomek się staranowało. Weźcie już miecz ognia. A, weźmy już miecz ognia, dobra. I herbatę, nie zapomnijmy. Wiesz, najlepsze jest to, że ten T-set, jak go nie zebrałeś szybko, to miał w ogóle HP, on mógł umrzeć. Dobra, miotacz ognia, wszyscy, wszyscy miotacz ognia! Widzisz tego żółtego chłopa, musimy go zajarać. No. Zabij wczółce triady, dobra! Miotacz ognia! Dawaj, grillujemy go! To jest, co, tyle? Tak. Lol. O, jest maska. Biorę maskę. O. Przyczajony. Coś tam. Ten keycard tam na dół do tej skrytki? Tak, do drugiej skrytki, no. Ogólnie Bloody, on jest mocny, ale ej, znowu jest się... Ej, kurde, coś osiągnięcie się znowu bugują, bo zdobyłem, no. Chyba że po misji, bo zdobyłem na tym w grze, ale nie wyskoczyło mi na Steamie na przykład. Zobaczmy. Ja zdobyłem na Steamie. No właśnie o to chodzi, coś mi się bugują. Już drugi raz taka sytuacja. Dziwne. Nie fajnie. Ja pierdykam, zaczyna mnie to irytować. Przecież to jest bez sensu. Złoto! Yo! Cisz, gol. No dobra, może pomyśleć. A dobra, bo ja zestaw do herbaty noszę na plecach. No zestaw do herbaty możesz wywalić, chyba tak, no. No dobra, i co, zawijasz się stąd po prostu? Akurat czekamy zestaw na... do herbaty jest... A ten mój krastar to do helikoptera, tak? Tak. Dźwięki, ja wspomniałem jeszcze dźwięki obrzydliwe jako dźwięki przejścia z kiepskich. Jezus, wiesz co, piękny. Ja widzę to też po tym, że jak przytrzymam tab, to mi się nie pokazują też te osiągnięcia, co nie? Jakby ten... No, pakuje, no. Nie wiem, to jest wina Steam, czy to lipa trochę. A ty zresztą końcówka misji zupełnie. No wiem, ale... Nie wiem, o co chodzi. No dobra, już zobaczymy, może zaliczę, jak ten przejdę, co nie? Może po czasie się ogarnie, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję. No bo w grze jakby zaliczyło, co nie? Więc technicznie. Może z opóźnieniem dostaniesz. Jak się chłop wydarł, co jest? Dobra. Zaśpiewał cienkim głosem. I pytają mnie o nieważnictwo. Dobra, zawijamy się? Dawajcie na dach. I na dachu tego krasnala wrzucam, ta? Helikoptera. Do helikoptera! Do helikoptera! Helikoptera! Do helikopter! Get to the chopa! I tutaj mam rzucić, tak? Dobra, wrzucam to! Uff, myślałem, że przeleci na drugą stronę. Krasnal ogrodowy 1800. Dobra. Drogi krasnie. No gnome left behind. No powiem wam tak, ogólnie teraz na Steamie nie zdobyłem, ale zdobyłem w grze, więc obstawiam, że to się uzupełni. Ej, zdobyłem też prestiż, co nie? O, no to będziesz mógł... Ja też właśnie zdobyłem. Tak, ale to, wiecie co, ja chyba gierkę zestartuję, może wtedy wejdą, bo to coś chyba się zrąbało, tak mi się wydaje, z tym Steamem. Co za stek bzdur, widzowie, moi drodzy. No, życie. No, stek po prostu bzdur. Ale nic, misja wykonana.